Witam bardzo serdecznie dzisiaj. Dzisiaj jest wtorek. Od czwartku mam wolne. W związku z tym, iż niedługo będę rozpoczynał moją nową pracę, postanowiłem, że wybiorę sobie płatne dni urlopu, które mi zostały. No i co jakiś czas sobie robię, prawda, wolne, prawda? Zanim rozpocznę nową pracę. No i pogoda jest u nas bardzo ciekawa, jest gorąco. Bardzo parno jest, powiem wam, co nie jest też takie fajne. Ale jedyna rzecz, która ratuje sytuację, to są takie powiewy od czasu do czasu, które przychodzą. I jakby odbywa się intensywna inwazja spadochroniarzy. No teraz ktoś może sobie pomyśleć, o czym ten człowiek mówi, coś to jest w ogóle nie do rzeczy, prawda? Mówiąc spadochroniarze, mam na myśli tego rodzaju właśnie stworzenia, no to takie spadochroniarze, no. Masę tego fruwa w powietrzu. I to są takie fale desantu spadochroniarzy. Co jakiś czas zrywa się wiatr i całe niebo pokrywa się spadochroniarzami. Może zaraz zaczną spadać. No troszkę już zaczynają fruwać. No jest ich troszkę. Nie wiem, czy to widać na tej kamerce GoPro, ale oni są. Fruwają, spadają. Intensywny desant. Tak w ogóle co, moim teściom się zepsuła zmywarka do naczyń i oczekuję teraz właśnie na takich specjalistów, którzy zainstalują nową. Ale chciałem wam pokazać, jaka piękna u nas wiosna jest, a praktycznie już właściwie lato, bo to jest naprawdę gorąco. Zobaczcie, tu przed domem już nam zaczynają różne rzeczy kwitnąć. Widzicie? I takie różowe, i takie białe, i takie, i siakie, i owakie. Jakieś takie niebieskie akcenty też. No różnie to wygląda tutaj. Słuchajcie, o tutaj jakieś takie kwiatki też widzicie, wyrastają. No właśnie. Bąki latają. Ktoś się wypuścił. Idziemy do domu. No wiem, że teraz w Polsce w ogóle cały czas wszyscy są pod wpływem emocji związanych z wyborami prezydenckimi. Wiem to, ponieważ obserwuję to, co się dzieje w kraju za pośrednictwem różnych portali internetowych i w ogóle też dostaję wiadomości od was. Wysyłacie mi różnego rodzaju wiadomości, pytania związane z wyborami. No ja natomiast nie chcę żadnej robić agitacji politycznej. No to wiadomo, ten mój kanał nie ma na celu po prostu wspierania jakichś tam polityków i tak dalej, tylko jest to zwykły vlog o mnie właściwie, o tym, co robię, jak mi się tutaj żyje i tak dalej. No wiem oczywiście, że jest grupa, większość, człowiek mógłby przypuszczać, większość obywateli Polski, którzy głosowali w tych wyborach, są zadowoleni, ponieważ ich kandydat wygrał. Później bardzo zbliżona ilość tych, którzy głosowali, jest niezadowolona, bo ich kandydat przegrał. Jest jeszcze dodatkowa grupa ludzi, którzy niekoniecznie są zadowoleni. Mogą być zadowoleni, ale mogą też być niezadowoleni.
To są ludzie, których kandydaci w ogóle też, prawda, się nie wygrali, nie przeszli do drugiej tury. No i jest też ta grupa tych ludzi, którzy po prostu sobie myślą, ach, będzie co będzie, prawda? Więc no wiadomo, że od polityki nie uciekniemy nigdy. Polityka jest wszędzie. W szkole, w pracy. No gdziekolwiek człowiek pójdzie, nawet w sporcie polityka się wdziera. Nawet w małżeństwie czasami, w rodzinie polityka jest. Polityka jest wszędzie. Tylko oczywiście emocje rosną w miarę po prostu znaczenia tej polityki. No bo w miarę zwiększenia znaczenia, czyli jeśli ta dana polityka będzie miała wpływ na życie całego narodu, no to wtedy te emocje sięgają już zenitu, prawda? Wszyscy się zaczynają denerwować, emocjonować i tak dalej. No i ja nie chcę, bo to dużo negatywnej energii z tego jest. Ja staram się od tego mieć trochę do tego dystans, prawda? Dlatego nie będę mówił tutaj o jakichś tam moich poglądach politycznych i tak dalej. No wiecie, to nie jest tylko tak w Polsce, że ludzie się emocjonują polityką. Tak samo tutaj w Stanach ludzie tak samo się emocjonują, bo to jest jednak kontrowersyjna rzecz, polityka, jakakolwiek polityka. Zawsze budzi kontrowersje, czyli są ludzie, którzy mają różne poglądy na ten temat, prawda? I to się nazywa kontrowersją. Kiedy ludzie właśnie, jedni się emocjonują, że o, my chcemy tak, a inni, że my chcemy tak. I wtedy jest pewien zgrzyt. No i w każdym kraju, nie ma chyba takiego kraju, gdzie ludzie by nie emocjonowali się polityką, prawda? No właśnie. No i oczywiście życzę krajowi mojego pochodzenia, żeby było tam jak najlepiej, żeby prawo było w taki sposób ukształtowane, aby służyło obywatelom, a nie żeby, prawda, tych obywateli w jakiś sposób zniewalało, czy ograniczało ich wolność i tak dalej. Uważam jednak, że prawo powinno być po stronie obywatela i no oczywiście musi być rozsądek w tym wszystkim, bo trzeba pamiętać, że wolność jest piękną rzeczą, ale w momencie, kiedy na przykład ja, używając swojej wolności, ograniczam wolność innych, no to już jest coś nie tak. No i teraz rolą prawa jest uregulowanie tej wolności w taki sposób, aby każdy mógł się cieszyć tą wolnością bez ograniczania wolności innych współobywateli, prawda? Więc jest to dosyć ciężka rzecz, żeby to funkcjonowało. Ciężko jest to te prawo tak ukształtować, żeby każdy był zadowolony, prawda? Więc no, jest to trudna rzecz do zrobienia, polityka. Dlatego ja nie jestem politykiem, bo nie znoszę stresu takiego. Jest to straszny stres. No właśnie. Ale też taka jedna rzecz, o której chciałem mówić, która mi się nawinęła, patrząc na różnego rodzaju pytania zadawane u mnie na moim kanale YouTube'owym. Pytanie czasami dostaję związane właśnie na przykład, czy trudno jest dostać pracę w Stanach Zjednoczonych, będąc legalnie, czyli jednym słowem, czy Amerykanie mają problemy ze znalezieniem pracy. No i tutaj już na początek mogę powiedzieć, że nie ma problemów ze znalezieniem pracy. Pracy jest mnóstwo. Sytuacja, w której ktoś jest bezrobotny, jest prawdopodobnie spowodowana jednym z dwóch czynników.
czynnik pierwszy. Ktoś po prostu nie chce pracować, i bo na przykład jest, dorobił się wielkiej fortuny i już mu się nie chce pracować, ma to w nosie, nie musi pracować, prawda? Druga opcja to po prostu on nie chce pracować, nie chce wykonywać żadnej pracy, może ma jakieś problemy psychologiczne, a może po prostu wybrał sobie ścieżkę jakiegoś hipisa, który po prostu nie musi nic robić, mieszka gdzieś, nie wiem, w lesie czy coś, nie? I tak dalej. Ale słuchajcie, jak ktoś chce pracować, to praca zawsze się znajdzie. No teraz dzisiaj nawet widziałem na internecie, ktoś wrzucił na Facebooku, że tutaj w Filadelfii lotnisko szuka 600 osób do zatrudnienia. I no 600 osób to jest ładna sumka już, prawda? Na różnego rodzaju stanowiska i będą mieli targi pracy. Także jak mieszkasz w okolicach Filadelfii, szukasz pracy, to poszukaj sobie w internecie właśnie targów pracy na lotnisku w Filadelfii. Bo będą różnego rodzaju prace. Prace związane właśnie ze samą obsługą pasażerów na lotnisku, ale też prace związane na przykład ze sklepami różnymi, czy restauracjami, które znajdują się właśnie też na lotnisku i tak dalej, prawda? Oczywiście większość prac, które znajdziecie, no nie będą to jakieś prace, które będą płaciły zaraz nie wiadomo ile, tylko wiadomo, że proste prace będą płaciły no, gdzieś w granicach od 10, nawet od 8 do gdzieś tak, ja wiem, $15, prawda? To są te prace, których jest najwięcej. Także jak ktoś sprzedaje, ktoś pracuje gdzieś w restauracji jako kelner, może to oczywiście też zależy w jakiej restauracji, prawda? No, różne są płace. Trzeba jeszcze też pamiętać, że kelnerzy, poza tym, że dostają godzinną stawkę, dostają jeszcze napiwki. Napiwki zazwyczaj są 20% ceny posiłku, który ktoś kupuje, prawda? Także na przykład jak ktoś widzi, że płacą w restauracji $8, to nie znaczy, że tak musi być, bo godzinowo dostanie zapłacone te $8, a później jeszcze trzeba te napiwki doliczyć, prawda? Więc może to się okazać całkiem ładna sumka. No właśnie, no i co jeszcze wam tu powiedzieć? W ogóle teraz czekam właśnie, już dostałem wstępną datę rozpoczęcia mojej nowej pracy na 1 czerwca, ale ta pani, która mnie o tym poinformowała, powiedziała, żebym jeszcze nie dawał wypowiedzenia w swojej pracy aktualnej, bo może się to troszeczkę jakby przedłużyć, że nie zacznę 1 czerwca, tylko troszeczkę później, no bo tam jeszcze jakieś coś tam dogrywają, różne formalności i tak dalej, więc czekam cierpliwie i wybieram sobie pomalutku urlop, który mi się przysługuje. No jak już będę definitywnie wiedział, że tego i tego dnia mam zacząć pracę, to wtedy złożę wypowiedzenie w mojej obecnej pracy, dam im 2 tygodnie. No tak wypada, prawda? Wypada. No niektórzy robią tak, że nie pojawię się w pracy, nie? Ale tak to jest brak kultury, brak szacunku do pracodawcy, brak szacunku do człowieka, do ludzi, z którymi pracowaliśmy, a ja bym tego nie chciał robić ani mojemu pracodawcy, ani ludziom, z którymi pracuję, ponieważ ludzie, z którymi pracuję, są fantastycznymi przyjaciółmi i nigdy nie chciałbym takiego świństwa robić, że nagle zniknę i teraz jest zamieszanie, ludzie nie wiedzą, co się dzieje i tak dalej, prawda? Więc 2 tygodnie, prawda? Okres wypowiedzenia i to oczywiście przekażę na papierze mojemu menadżerowi, jednemu, drugiemu i tyle, no.
i w ten sposób zamkniemy pewien rozdział w mojej karierze. No i oczywiście też zaczęliśmy z żonką ostatnio rozglądać się w poszukiwaniu nowego domu. I już byliśmy, odwiedzaliśmy różnego rodzaju miejsca. No, ta moja nowa praca zwiększy mój zarobek prawie dwukrotnie, więc będziemy mogli zaoszczędzić bardzo szybko ładną sumkę pieniążków i będziemy mogli kupić sobie jakiś dom, prawda? Co jest naprawdę ważne dla nas. No i to chyba byłoby wszystko, jeśli chodzi o takie nowości, które tutaj u mnie mają miejsce. Pozdrawiam Was serdecznie wszystkich. Jeszcze raz gratulacje tym, którzy wygrali w Polsce wybory. Chociaż nie do końca jeszcze wygrali, bo jeszcze będzie druga tura. No i też dla wszystkich tych, którzy są zawiedzeni jak dotąd. No, przykro mi bardzo. Ale nie będę tutaj sugerował, czy się cieszę, czy się smucę. Bo tak jak mówiłem, nie chcę robić żadnej agitacji politycznej na moim kanale. Tak więc, no, mam nadzieję, że w Polsce będzie po prostu dobrze, że Polacy zadecydują, że prezydentem Polski ma zostać osoba, która ten kraj będzie reprezentowała w sposób godny. Szczególnie na arenie międzynarodowej, gdzie po prostu jak ja patrzę się na telewizor i widzę, że prezydent Stanów Zjednoczonych spotyka się z prezydentem Polski, no to ja się mogę wstydzić albo mogę być dumny, prawda? No i wolałbym być dumny. No, wolałbym być dumny. I zazwyczaj staram się sobie tak wyobrazić, jakby na przykład taki kandydat wyglądał w takiej sytuacji, a nie innej. No i czasami po prostu troszeczkę się boję, a czasami myślę, żeby było fajnie. No i no różne myśli mam, prawda? Ale generalnie to się przyznam tutaj bez bicia, że żaden z kandydatów jakby mnie tak nie zachwycił tym razem. No jakoś tak nie jestem zachwycony w 100% żadnym z kandydatów. No niestety, no. No ale ktoś musi wygrać i ktokolwiek wygra, będzie prezydentem i mam nadzieję, że będzie kierował tym krajem odpowiedzialnie i że nie przyniesie, nie zrobi siary nam tutaj Polakom, generalnie Polakom na całym świecie, prawda? No więc trzymam kciuki i tyle, no. Do zobaczenia, pozdrawiam, cześć.